Siemaneczko, siemaneczko. Pozdrowienia z gorącego Zanzibaru oczywiście. Oczywiście gorącego. Zanzibaru oczywiście, nie oczywiście, to nieważne. W dzisiejszym filmie dość ważna porada. Dość ważna porada, ale pięknie słoneczko świeci już. Muszę wam powiedzieć, że nawet nie wiem w sumie, która jest godzina już, ale już słońce jest bardzo nisko, więc myślę, że około 18. Nawet nie sprawdzałem, bo akurat nie było mi to do niczego potrzebne w tym filmie, ale ważna porada, ale nie inwestycyjna. Porada taka odnośnie czym poruszać się na wyspie. Co sobie tutaj wynająć, co sobie tutaj kupić i czym poruszać się na wyspie. No, czym poruszać się na wyspie, mam na myśli, ale coś wam jeszcze zanim powiem, wam czym tu się poruszać i co warto, a to naprawdę posłuchajcie tej rady, wysłuchajcie tego filmu do końca, bo jest bardzo przydatny dla osób, które chcą tutaj przyjechać. Ale najpierw chciałem wam jeszcze pokazać, patrzcie, bo akurat trafiłem na piękne, ładne limonki, które już są bardzo... No jeszcze chyba niedojrzałe, ale już bardzo, co niektóre dłużej, a są bardzo pyszne jeszcze na Zanzibarze. Także polecam sobie kupować limonki i dodawać do herbaty albo do jakichś drinków, do coli, bo mucha nie siada. Słuchajcie, po moich doświadczeniach 2,5 miesiąca na wyspie, czyli jakieś to doświadczenie mam i jakieś tam swoje zdanie już sobie tutaj wyrobiłem i coś na ten temat mogę powiedzieć. Mamy skuter przez te całe 2,5 miesiąca i poruszamy się tutaj skuterem. Skuter naprawdę bardzo fajna sprawa, bo jak tak grzeje, to czasami nie chce się wejść do samochodu, który jest nagrzany, który stoi na słońcu, który, no wiecie, zanim się schłodzi, zanim klima zacznie działać, zanim to, zanim tamto, no to i jeśli potrzebujemy przebyć jakąś krótką drogę do sklepu po wodę, żeby jej nie dźwigać czy coś, skuter naprawdę bardzo fajna sprawa. Patrzcie, jak nisko kokosy i jak to tutaj wygląda, jaka piękna palma i jak kozacko ma kokosy, bardzo dużo kokosów i bardzo nisko. A więc słuchajcie, wracając do tematu filmu, kurde, w ogóle jak to ciężko przejść. A więc skuter naprawdę mega sprawa, ale z tego własnego doświadczenia chcę... Jumbo, dzieci. Chcę wam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, gdyby dało się cofnąć czas i gdybym tutaj przyjechał, to następnym razem nie wziąłbym skuteru. Jumbo. nie wynająłbym już skuteru, tylko wynająłbym samochód. Wynająłbym samochód, bo... Dlaczego jeszcze w ogóle wynajęliśmy skuter? Bo, że tak powiem, zachłysnęliśmy się tym skuterem. Mieliśmy skuter w Tajlandii w tamtym roku w styczniu i będąc tam też przez 2 miesiące, my go naprawdę bardzo potrzebowaliśmy i jeździliśmy tylko tym skuterem w Tajlandii i to był najlepszy środek na Tajlandię. Skuter był najlepszym środkiem na Tajlandię. Ale i myśleliśmy, że tutaj będzie podobnie, bo też wiadomo, że jest piękna pogoda, nie pada i ten skuter będzie tutaj również najlepszym środkiem transportu. Ale okazuje się po tych 2 miesiącach, prawie 3, że jednak nie. Że jednak gdyby się dało cofnąć czas, to wzięlibyśmy jednak, wynajęli auto. Z tego względu, że jest jednak ta wyspa całkowicie inną wyspą niż Tajlandia, niż Phuket, bo Tajlandia to tam nie wyspa, ale Phuket akurat wyspa. Całkiem inaczej ułożona. Nie ma tutaj takich punktów widokowych, gdzie za bardzo nie da się wjechać samochodem, a właśnie trzeba skuterem, tak jak w Tajlandii. Nie mieszkamy w takim dużym mieście jak w Tajlandii, że nie mielibyśmy gdzie zaparkować tego samochodu. W Tajlandii byśmy mieli problem z samochodem, gdzie go zaparkować, gdzie go postawić. Naprawdę mielibyśmy wiele problemów, gdybyśmy mieli samochód, a mając ten skuter, mogliśmy wjeżdżać pod duże górki, mogliśmy zwiedzać, gdzieś tam jeździć do dżungli, mogliśmy to, mogliśmy tamto. Mając skuter w Tajlandii, naprawdę dzięki temu zobaczyliśmy więcej, zwiedziliśmy więcej i był to o wiele lepszy środek transportu. Tutaj właśnie jest na odwrót. Tutaj właśnie nie ma tych górek, tutaj nie ma miasta, tutaj nie ma problemu z parkowaniem, a są większe odległości do pokonania. A więc właśnie w Tajlandii jeszcze robiliśmy dużo mniejsze odległości, więc mogliśmy tym skuterem jeździć. A tutaj jednak te odległości na północ, gdy chcemy jechać, to jest około 100 km, niecałe, ale...
ale trzeba tam jechać z półtorej, dwie godziny w jedną stronę, więc nie da się skuterem. No da się, oczywiście, że się da, ale no to nie jest naprawdę przyjemne, żeby jechać skuterem na północ, zobaczyć, żeby pojechać gdzieś tam znowu, zobaczyć jakieś tam, zwiedzić przyprawy, żeby zwiedzić żółwie, żeby zwiedzić tamto. Są tutaj za duże odległości na skuter. I jeszcze jeżdżąc po drogach Tajlandii skuterem, mimo że było, też tam był ogromny ruch, czuliśmy się bezpieczniej. Tutaj nie czujemy się aż tak bezpiecznie jeżdżąc skuterem po asfalcie. Dlaczego? No nie wiem, no po prostu jakoś ci kierowcy, tak mam wrażenie, że tak mniej uważają niż w Tajlandii. I czasami wieczorami jeżdżą bez świateł. Tu w ogóle też nie ma żadnych latarni. W Tajlandii są normalnie latarnie. Na mieście jest oświetlenie, także jest dużo jaśniej, dużo bezpieczniej jeżdżąc skuterem, a tutaj tego nie ma, tutaj po prostu nie ma tej infrastruktury, nie ma pasów, nie ma linii, nie ma wiele rzeczy, które naprawdę są dużym minusem jeżdżąc skuterem, a więc jeszcze raz mówię, gdybyśmy mogli cofnąć czas, na pewno wynajęlibyśmy teraz samochód i dzięki temu, że mielibyśmy ten samochód, sekundę, Jumbo. Gdybyśmy mieli ten samochód, na pewno zobaczylibyśmy więcej rzeczy tutaj na wyspie, zwiedzilibyśmy więcej rzeczy. Na drodze czulibyśmy się bezpieczniej, łatwiej by nam było pokonywać te odległości i spokojnie mielibyśmy go gdzie zaparkować. Koszt wynajmu samochodu jest niewiele większy od kosztu wynajmu z skutera na miesiąc, więc spokojnie można by było wynająć ten samochód i według naszej opinii lepiej na Zanzibarze wynająć samochód niż skuter. Także myślę, że to jest taka dość taka no ważna porada dla osób, które chcą tu przyjechać, bo wiele komentarzy dostaję pod filmami albo gdzieś na wiadomości prywatne. Już mi ręka boli. Wiele wiadomości dostaję, właśnie jak się tu żyje, słyszę, że wiele osób chce tutaj przyjechać na dłuższy okres czasu, też tak na miesiąc, dwa, nawet co niektórzy piszą, że chcą tutaj zamieszkać, więc no fajnie mieć ten skuter, bo jak trzeba podjechać tylko 200 metrów do sklepu po wodę, no to do auta to się tak, tutaj są też jeszcze bardzo złe drogi w samej wiosce, więc lepiej nawet skuterem po tych kamieniach przejechać. I mówię, no nie wsiadać do gorącego, nagrzanego auta, tylko skuterkiem sobie podjechać, wziąć wodę, wrócić do domu, no to spoko, no to w takich wypadkach lepiej mieć skuter, ale jednak wolelibyśmy nawet już tą chwilę tutaj przecierpieć samochodem, podjechać po tych dziurach i w gorącym, a jakby mieć ten plus, że moglibyśmy zobaczyć całą wyspę bez problemu, czulibyśmy się bezpieczniej. No i w ogóle dużo więcej plusów tutaj jest jednak na samochód niż na skuter. Także jeśli mamy wybierać między skuterem na Zanzibarze, a samochodem, my polecamy samochód. Sami mamy skuter, no niestety nie wiedzieliśmy, że tak jest. Nie wiedzieliśmy, że bardziej by się tutaj sprawdziło, jazda tutaj bardziej by się sprawdziła samochodem niż skuterem, że ten samochód byłby tutaj dużo bardziej przydatny, bo większe zakupy tutaj robimy też niż w Tajlandii. W Tajlandii też nie robiliśmy takich dużych zakupów, bo jednak jedzenie na mieście street foodów to było coś, co naprawdę bardzo chcieliśmy jeść. Było bardzo smaczne, było bardzo tanie i jedliśmy na mieście. Nie potrzebowaliśmy robić takich zapasów w domu. Tutaj jednak więcej jemy i gotujemy w domu. Mamy kuchnię, jeździmy na zakupy i tak dalej. Nie ma gdzie tych zakupów wsadzić do skutera. Jak wiecie, jak no tak, no trzeba no gdzieś to tak pozawieszać pod siedzenie, tu, tam, siam. No i jest to takie trochę jakby problematyczne, tak? A tak do samochodu byśmy to załadowalibyśmy więcej naraz też tych rzeczy, nie musielibyśmy dwa razy jeździć, więc po będąc tutaj te ponad 2 miesiące, 2,5 miesiąca, stwierdzamy, że jednak samochód byłby tutaj lepszy. I myślę, że warto właśnie też podzielić się tą opinią z Wami, żebyście też wiedzieli, że jednak weźcie to pod uwagę, co wynajmujecie, bo wiecie, no wynająć można wszystko, ale no wydacie pieniądze, a później będziecie niezadowoleni. Wydacie pieniądze na wynajem,
za skuter, wynajem skutera na miesiąc to jest około 300 dolców. Wynajem auta to jest około 400, więc jednak są to jakieś tam pieniądze. A jak później macie być niezadowoleni i macie jakby zmarnować ten czas na wyspie, nie pozwiedzać tutaj tych naprawdę fajnych rzeczy, które sam chciałbym zobaczyć, ale jeszcze ich nie zobaczyłem, ale kiedyś przylecę tutaj jeszcze raz, wtedy wynajmę sobie na miesiąc samochód i zwiedzimy od środka wyspy północ. Teraz mamy zwiedzone południe, także też fajnie. Przynajmniej będę miał powód, dla którego trzeba by było tutaj przyjechać drugi raz. A więc naprawdę zastanówcie się nad tym, co wam teraz powiedziałem. Czy te argumenty, które ja wam tutaj podałem, czy jednak zgadzacie się i jakby potwierdzacie to, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Łapkę w górę zostawcie, wtedy będę wiedział, że tak, że mam rację i że rzeczywiście warto wziąć to pod uwagę. A jeśli nie, to sobie weźcie skuter. Także bez problemu. No jakby każdy bierze to, co lubi. Być może nie chcecie podróżować, być może nie chcecie zwiedzać, być może nie będziecie robić dużych zakupów, być może nie będziecie jeździć po ulicy głównej, tylko po wiosce, więc wtedy lepiej mieć skuter. Wtedy na pewno mieć lepiej skuter, ale jeśli chcecie wyjechać na główną drogę, gdzie jest duży ruch, gdzie różnie jeżdżą kierowcy, gdzie chcecie, jakby macie... Przyjechaliście tutaj co najmniej w 3 osoby, czyli mąż, powiedzmy, żona, czy tam chłopak, dziewczyna i jakieś dziecko, ale już większe, to też już na skuter za bardzo już nie ma miejsca, więc lepiej samochód. Tutaj akurat na Zanzibarze lepiej samochód. Jeśli lecicie do Tajlandii, lecicie na Phuket, to tam bierzcie skuter w ciemno, bo na pewno będzie to lepsze rozwiązanie niż samochód. I wystarczająco, zanim zwiedzicie cały Phuket z skuterem, to też trzeba miesiąc czy dwa. No i tak samo tutaj, tylko właśnie samochodem. To wam polecam. Dobra, także jeszcze raz dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem tym też wam tym filmem, że do czegoś wam się to przyda. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Fajnie by było jeszcze, gdybyście sobie dali dzwoneczek, kliknęli, nacisnęli wszystkie, all. Wtedy dostawalibyście, jakbyście wchodzili po prostu na YouTube'a, to gdzieś te moje filmy by się wam pojawiały. No i po prostu byście je widzieli, tak? YouTube by wam je gdzieś tam podrzucał. Jeszcze tylko chciałem wam pokazać jedną rzecz. Tutaj przed chwilą te krowy wyszły tutaj stąd, gdzieś tam. Same przechodzą sobie przez drogę. Dziwnie patrzą. W każdym bądź razie patrzcie, ile to jest krów. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 krów. 20 krów. I one chodzą sobie tak same. Normalnie, wiecie, bez jakiegoś tam pasterza, bez nikogo, przez drogę, na lewo, na prawo. One tak po prostu chodzą. Dobre to jest. Znaczy ja nie wiem, jak to jest możliwe. Nikt ich nie pilnuje. Totalnie nikt ich nie pilnuje. Nie mają żadnych łańcuchów na sobie. Po prostu sobie spacerują. Jedzą sobie wszystko, co chcą. No i tak to tutaj wygląda. Nieźle, nie? Bo ja jestem w szoku, kurde, że tak są puszczone luzem. Chodzą sobie po ulicy. Auta jeżdżą. One sobie chodzą. Trzeba zwalniać, uważać, hamować. Skuterem trzeba też uważać. One sobie po prostu chodzą. Już. Także dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!